Cześć! W kolejnym odcinku wideobloga poświęconego Greenfootowi będziemy dorabiać zdobywanie punktów. Czyli będziemy wykrywać, kiedy dziecko dotknie naszą mamę. Tak? O co prawda niestety mama czasami się szybciej porusza, więc nie jest ją tak łatwo dogonić. Zwłaszcza jak przyspieszy, no to gdzieś tam będzie z tym pewien kłopot. Ale powiedzmy, jest to możliwe, żeby w jakiś sposób mamę dogonić i zdobywać wtedy punkty dodatnie za osiągnięcie celu. Jak takie coś zaprogramować? No więc właśnie, w przypadku klasy dziecko musimy zaprojektować pole do pamiętania punktów, czyli int punkty równa się 0, żeby na starcie było 0 punktów. I właśnie teraz trzeba będzie wykryć, że obiekt dotyka inny obiekt. No i tu właśnie sobie zajrzymy. OK, już wiem właśnie, jak to wykryć. W dokumentacji do aktora, czyli nasze dziecko, jak widać tutaj w dokumentacji, dziedziczy od człowieczka, człowieczek dziedziczy od aktora, no aktor dziedziczy jeszcze z ogólnego obiektu Java, ale generalnie tutaj, w tej dokumentacji, jak się przyjrzymy klasie aktor, twórcy Greenfoota za nas napisali istaging, gdzieś to było, o właśnie, istaging. No, wiadomo, ja tu troszkę oszukuję, bo już byłem przygotowany wcześniej, poszukanie tego zajmie troszkę więcej czasu, ale można generalnie, przeglądając możliwości aktora, które nie są jakoś specjalnie wybitnie rozbudowane, odnaleźć metodę istaging i sprawdzić, co ona nam oferuje. Czyli teraz tak, wracamy do kodu źródłowego. No właśnie, trzeba wykryć kolizję z innym obiektem. Czyli jeżeli dotyka mamy, to zwiększ punkty. Więc piszemy ten kod. If is touching, o właśnie, is touching i jaka klasa ma być. No i tutaj taki troszkę jest niestety chwyt, ponieważ tam jest babeczka.class i w ten sposób zapisujemy sytuację klasy, żeby wykryło, że to jest ta klasa. Czyli jeżeli dotyka obiektu klasy babeczka, no to co ma zrobić? No to ma punkty plus plus, czyli zwiększyć punkty o 1. Czyli w tej sytuacji, jeżeli dotyka klasy babeczka, no to zwiększyć punkty. Kompilujemy. No i generalnie powinno wszystko działać, za wyjątkiem tego, że nigdzie jeszcze nie ma wyświetlania punktów. Prawda? No i tu można sobie dorobić jeszcze wyświetlanie punktów, czyli OK, dorabiamy blok do sytuacji i teraz tak, punkty chcemy wyświetlić na świecie, czyli musimy pobrać świat, na którym jest to dziecko umieszczone, czyli get world podbiera nam świat, w którym jest dziecko. Teraz kropeczka i tutaj polecenie show text. Skąd to wiem? No można sobie na przykład nacisnąć Ctrl spacja i pojawiają się wszystkie możliwości dla pobranego świata. No i między innymi jest show text, no i jakiś tekst, czyli na przykład punkty plus punkty. Java dopuszcza taki zapis, gdzie dodajemy liczbę do napisu, wtedy zostaną one sklejone. Nie we wszystkich językach programowania tak jest, w języku C no, mogłoby to nie zadziałać, a tutaj pięknie zadziała, czyli mamy punkty, no i x, y, powiedzmy, że sobie damy 0 albo 10,
10, 10, zobaczymy, gdzie to będzie pasowało. Combine, w porządku, uruchamiam, no i go nie mamy. Mama, stój, ej, jest. Punkty się nabijają, tylko troszkę miejsce nie nabrane fortunnie, bo w samym górnym rogu i słowo punkty się już nie zmieściło, więc przesuniemy to do na przykład 100 na 100. Nie będzie to zbyt estetycznie, ale na razie tu chodzi o pokazanie zasady. Czyli ciach i o, punkty już tam się pojawiają. Prawda? Za każdym razem, kiedy utrzymuję kontakt z mamą, nabijam sobie punkty na plus. Myślę, że to wystarczy w tym odcinku. Zachęcam oczywiście do próbowania i samodzielnego eksperymentowania w tym zakresie.